trochę tego researchu robiłem, to przede mną siedzi Sebastian czy Łukasz? Łukasz, Sebastian, ale Łukasz nie używam, bo nikt mnie nigdy tak, nikt się nigdy do mnie tak nie zwracał. Zawsze mówili do mnie Sebastian i tak już zostało. A ty czujesz, że to imię do ciebie też nie pasuje? Bo kilka Łukasz lat temu, kompletnie do mnie nie pasuje. Bo kilka lat temu Paulina, z którą się lepiej znam, mówiła w jednym z wywiadów, że o, Sebastian to planuje nawet zmienić w dokumentach to imię, bo trochę go denerwuje, jak dzwonią z banku i ma takie, ale o kim mowa. Faktycznie dokonałaś tej zmiany? Nie, jakoś nie mogłem się za to zabrać do tej pory, ale rzeczywiście myślałem o tym i chciałem to zrobić, tylko nie chce mi się chodzić po tych urzędach. Widziałem też nowy teledysk Zakopower, Kwiaty. Tam Paulina wystąpiła u twojego boku w klipie. I naprawdę fajnie się na was patrzy, widać, że tam jest taka mocna relacja, ale czy to jest takie samo zakochanie jak 10 lat temu? Zawsze ta miłość na początku jest inna, ona potem dojrzewa, w jakiś sposób się zmienia. Teraz mamy dzieci, mamy obowiązki, więc są inne wyzwania. Myślę, że jest no inaczej, jest dojrzalej, o, może tak powiem. A bywa tak, że to ona jest głową rodziny? W jakim sensie? W takim sensie, że stereotypowo mówi się, że to mężczyzna podejmuje decyzje, że to on odpowiada za bezpieczeństwo całej rodziny. My wszystkie decyzje konsultujemy i podejmujemy razem. Nie ma tak, że ktoś rządzi. Mhm. Spotykamy się na sesji do okładki Vivi Men. Czym jest dla ciebie męskość w dzisiejszych czasach? Męskość to chyba czułość, opiekuńczość, okazywanie miłości na pewno. To jest w sumie wszystko, co pierwsze mi przychodzi na myśl. Oczywiście tych przymiotników jest znacznie więcej, ale też myślę, że umiejętność przyznawania się do błędu, umiejętność przepraszania chłopca, ale nie musi, czy mężczyzna, mówiąc językiem literackim, nie musi udawać twardziela za wszelką cenę, bo nie o to do końca w tym chodzi. Jeżeli mamy jakieś chwile słabości, to wcale nie jest wtedy zapłakać i się do nich też przyznać. Po prostu trzeba być człowiekiem w tym wszystkim i to jest najważniejsze. Fajne rzeczy powiedziałeś, bo to najwięcej wymieniłeś takich umiejętności miękkich, a też ludzie myślą sobie, że kurczę, jako góral, może twoi koledzy z gór powiedzieliby zupełnie inne rzeczy. Jest jakiś taki stereotyp? Są takie stereotypy, ale to nie do końca jest zgodne z prawdą, bo ja znam wielu wrażliwych górali, którzy nie myślą, że muszą być twardzi jak skała i nie udają twardszych niż są, tylko po prostu są normalni i myślę, że tak powinno to wyglądać. A umiesz mówić o emocjach? Albo musiałeś się tego nauczyć? Nie, nigdy nie miałem problemu z tym, żeby rozmawiać o emocjach. Myślę, że nawet mam taką potrzebę, żeby się nimi dzielić, bo sam jestem emocjonalny i często te emocje okazuję, umiem o nich rozmawiać, lubię. Myślisz, że to pomaga też twojej pracy, żeby napisać dobry tekst? Pewnie, że tak, oczywiście. No, muzyka to emocje, tekst to przekazywanie jakichś myśli, emocji, doświadczeń, wrażeń. Więc łatwość opowiadania o tym sprzyja temu, żeby ten tekst był dobry, żeby był o czymś, żeby miał jakiś przekaz, żeby poruszał, żeby ludzie mogli czegoś ciekawego i fajnego dla siebie z niego dowiedzieć. Widziałem komentarze właśnie pod piosenką Kwiaty, ludzie mówią, kurde, w końcu jakiś utwór, który jest o czymś. Tobie zależy, żeby nieść nie tylko melodię, ale też jakieś przesłanie? No oczywiście, że tak. No, przecież o to chodzi, żeby śpiewać o rzeczach, które gdzieś w jakiś sposób poruszają, czy pomagają, czy też rozweselają. Artyści, nie wiem, muzycy, tekściarze powinni być takimi trochę drogowskazami, taką pomocą dla ludzi, którzy czasem są w kłopotach, czy którzy, nie wiem, przeżywają jakieś też wzniosłe, fajne chwile. No, jak jesteśmy zakochani, często jest tak, że słuchamy jakiejś piosenki, która nam się kojarzy z danym momentem w naszym życiu, albo z pierwszą miłością, albo, nie wiem, z jakimś zauroczeniem, albo z problemem, albo z kłopotem. Więc warto jest śpiewać o czymś, bo dzięki temu, myślę, w jakiś sposób pomagamy ludziom. Ale to, o czym chcesz teraz śpiewać, trochę jest pewnie, tak można postawić znak równa się, że okej, pewnie w takim jesteś momencie życia. O czym chcesz teraz śpiewać? Wiesz, to u mnie się to zmienia bardzo szybko i trudno mi powiedzieć, o czym bym teraz zrobił całą płytę. No, każdy dzień, każdy tydzień, miesiąc dostarcza tyle wrażeń, emocji, tyle różnych przeżyć. Raz jest góra, raz jest dół, raz jest prosto, więc jest z czego wybierać, jest się czym inspirować. Nie powiem w tej chwili, nie wymienię jakby jednego tematu, o czym bym chciał śpiewać w tym momencie. Mm-hmm. Muzyk, mąż, tata, może da się uszeregować, która z tych ról jest dla ciebie najważniejsza?
No, przede wszystkim myślę, że chciałbym być dobrym mężem i ojcem. No, muzykiem wiadomo też, ale jednak ta rodzina jest dla mnie fundamentem. Jest czymś, dzięki czemu mogę też robić to, co kocham, czyli grać. Mogę się realizować zawodowo. Jedno drugie uzupełnia i nie wyobrażam sobie, żeby mogło być inaczej. Musiałeś kiedyś wybrać między pracą a rodziną? Nie, jakoś się nam tak udaje układać to wszystko, że godzimy i bycie w domu z pracą i nigdy nie było jakiegoś takiego kłopotu, żeby podejmować jakoś naprawdę trudne, drastyczne decyzje. Teraz jesteśmy na sesji, zaraz lecisz po dzieci, odebrać trzeba ze szkoły, normalne życie. No tak, no takie mamy życie. Rano wstajemy, robimy dzieciom śniadanie, zawożę ich do szkoły, potem po południu trzeba ich odebrać. W międzyczasie każdy ma jakieś swoje zajęcia. Potem wieczór odrabianie jakichś tam jeszcze zadań, lekcji, o ile są takie. No i kolacja i mnóstwo jest różnych dla dzieci, kolacja dla nas oczywiście też. Różne jest mnóstwo takich obowiązków, zwykłych takich przyziemnych, ale przyjemnych. Myślę, że jak ty patrzysz na swoje dzieci, to możesz powiedzieć, że jesteś z nich dumny, to oczywiste. Ale czy patrząc na nie umiesz powiedzieć, że czujesz dumę z tego, jakie wychowałeś? Staram się wychowywać je jak najlepiej i póki co jestem dumny i zadowolony i wiem, że tak będzie dalej, bo widzę, że jaki mają potencjał, jak fajnie się rozwijają, jacy są otwarci na świat, ile mają też miłości do świata w sobie. No, trzeba to pielęgnować, podsycać i wszystko będzie dobrze. Mhm. Sam wychowałeś się bez taty. Czy to ma jakiś wpływ, że nie było tego męskiego wzorca taty w domu, na to, jakim ty jesteś ojcem? Na pewno ma wpływ. No, to są rzeczy takie, które gdzieś tam przez całe życie nam towarzyszą. Ale sama świadomość tego, że jest jakiś deficyt w tobie, powoduje to, że starasz się to w jakiś sposób nadrabiać i te braki swoje, nie wiem, uzupełniać, czy szukać jakiegoś wzorca do naśladowania. Więc radzę sobie z tym. Myślę, że moje dzieci tego nie odczuwają.